obiad, który przejedziemy, dojedziemy do miejscowości Braszów, tam sobie pozjedzamy, zjemy jakiś obiad, pojedziemy do Branu, śpimy na kempingu, no jakby mogło być w Branie nazywającym się nie inaczej jak kemping Vampir. Mamy do przejechania spory odcinek, także musimy się troszkę sprężać. Zostało nam do zrobienia jeszcze koło w Defenderze, więc pierwszy wulkanizator odczynny, to jeszcze to ogarniemy, żeby nie było potem jakichś niespodzianek. I tyle. Życzę miłego dnia wszystkim, uśmiechu na twarzy, no i miejmy nadzieję, że pogoda troszkę nam się poprawi, żebyśmy mieli ładne widoki. Zdjęcia ptaszkom. Tak, takiego ze skrzydełka. To jest jakieś domki kempingowe, panowie. Trochę malutkie. A ten na pierwszym kempingu też nie był największy. Zobaczcie, jaki ładny kamper po lewej. W wozie. Wóz jest przepiękny. Jedziemy, może coś kupimy. Odnikę ja bym na wstecznym dostawiał. Załóż reduktor. Kupił okulary za 15 lei. Nie chciał sportowych, chciał szpaderskie. Zbliżamy się do miejscowości Braszów. To było najpiękniejszej w Rumunii. Zobaczymy. Zakręcę. I nie martwcie się, że tak mi kiepsko poszło, bo miałem tylko tył zapięty. Bo żebyś nie wypadła z tym aparatem, albo tym bardziej aparat.
pierwszy raz, więc się proszę uspokoić. Ale tam dupa siada. I powiesiny... O! Nie, za głęboko Maciek. Powiesiny... nie pojedziemy po kolinach. Tak. Uważajcie na końcu przyrzec na rzeczce, bo tam jest niefajnie. Może pójdziemy syreczką? No i gdzie wyjedziesz? Nie wiem, gdzieś tam. Tak, Szalin też pojechał. Bardzo ładnie wyglądaliście w tych kałużach. A nie s***a, panie. Przecież tą samą drogę do tego samego celu można asfaltem dojechać, no. A my się pakujemy w Błocko, w las. Uważaj, że skoczył z tego spojrzenia. Widzę. On jest zawieszony wyżej niż my. Paczkę papierosów dostał. Masz, chłopcze, pał. Może czekoladę. Osiołka, osiołka tego małego. Baran pierwszy do wezmy. Pogłaskaj sobie owieczkę. Pastucha nie głaskaj. Buenos días. Ciao.